Paulina Kuczera, witam wszystkich widzów telewizji Starnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. Witam moich dzisiejszych gości. Pan Ireneusz Pastuszek, aktor Tarnowskiego Teatru. Dzień dobry. Pan Dawid Szpara, reżyser filmu, o którym dzisiaj powiemy całkiem sporo, o filmie Pan Apoteker. Witaj, Dawidzie. Witam, dzień dobry. Witam także Kamila Matczuka, który zagrał rolę młodego Niemca. Witaj. Dzień dobry. Pan Apoteker to krótkometrażowy film inspirowany wspomnieniami wojennymi tarnowskiego farmaceuty, doktora Jerzego Partkiewicza, uczestnika kampanii wrześniowej, działacza podziemnej konspiracji, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, jak i honorowego obywatela miasta Tarnowa. Film jest autorską adaptacją reżysera Dawida Szpary. W rolach głównych m.in. Ireneusz Pastuszak, Kamil Matczuk, a także gościnnie Anna Dymna. Obraz w założeniu produkcyjnym będzie wyświetlany wyłącznie na festiwalach w Polsce i za granicą. Tuż przed samymi świętami Bożego Narodzenia, przed tarnowską publicznością w kinie Marzenie, ukaże się krótkometrażowy film Pan Apoteker. Historia wigilijna, która poruszy serce każdego. Co jest takiego poruszającego w tym filmie właśnie? Myślę, że już sama historia jest bardzo piękna, ponieważ jest, można powiedzieć, to opowieść, która się wydarzyła naprawdę panu świętej pamięci Jerzemu Pertkiewiczowi, a właściwie jemu ojcu, który kiedy prowadził aptekę w czasie wojny, tam właśnie młody niemiecki żołnierz, kiedy już Niemcy wychodzili z miasta, on właśnie w dzień Wigilii przyszedł tam do rodziny i poprosił o pomoc, o lekarstwo tego ojca. Myślę, że urzekające jest to, że ten język tej całej jakby historii jest bardzo uniwersalny na dzisiejsze czasy, ponieważ tak naprawdę każdy z nas może zmierzyć się z podobną sytuacją, też i w takim życiu codziennym, ponieważ do tych drzwi może zapukać każdy i teraz czy my jesteśmy na tyle gotowi, że jesteśmy w stanie przyjąć kogoś, to tak, na przykład Niemcy, którzy stanowili totalne zło wtedy, w tych czasach, kojarzyli z takim największą już taką apogeum zła, a dzisiaj za tymi drzwiami może być to każdy, może być to Żyd, może być to nasz nielubiany sąsiad, może być to człowiek innej orientacji seksualnej, każdy może być za tymi drzwiami. Teraz czy my jesteśmy w stanie tego człowieka przyjąć do naszego stołu, pomóc mu mimo podziałów, mimo różnych panujących dzisiaj jakby, no, można powiedzieć, takich przeciwności społecznych. I to jest takie właśnie wielka nauka, z której można z tej historii płynie. Myślę, że to wynika z tego, że musimy dzisiaj być przygotowani, tak jak Pertkiewicz wtedy, na to, że etyka to jedno, ale szacunek do człowieka to drugie. I to jest chyba najlepsze w tej historii. Do samej fabuły jeszcze powrócimy. Zanim jednak, pani Ireneuszu, chciałam zapytać, jak to się w ogóle stało, że tutaj poznaliście się z Dawidem, czy znaliście się wcześniej, że zagrał pan główną rolę w filmie? To, jak to się stało, to nie wiem, to niech się Dawid tłumaczy. Natomiast rzeczywiście znaliśmy się wcześniej, a ponieważ no, są sprawy tyczące teatru, tyczące mojego zawodu, które są nam jakby wspólne. W związku z tym akurat Dawid poprosił mnie, zapytał mnie, czy wziąłbym udział w tym jego szaleństwie. I ja zazwyczaj nie odmawiam w takich sytuacjach, bo po prostu też lubię czasem trochę, no, z natury jestem hazardzistą, więc to też jest fajne, że można było spróbować coś takiego zrobić. A temat był ciekawy, fajny, właśnie to, co Dawid mówił tutaj. No, dla mnie ewidentnie jest to historia po prostu mówiąca o granicach naszego człowieczeństwa, na naszego, że tak powiem, humanizmu. Na ile jesteśmy w stanie się do tego zbliżyć i na ile jesteśmy w stanie poddać się tym najprostszym uczuciom, wydawałoby się, a czasem bardzo trudnym i ciężkim do przezwyciężenia. No akurat w tym temacie było to bardzo, bardzo fajne. Szaleństwo było, bo to terminowo było bardzo
Szybkie, bardzo szybkie. No jest to film powstawał 5 lat, tak? W szufladzie tak. Natomiast w realizacji nie był krócej. Tak. Mniej więcej? Kręciliśmy zdjęcia w tamtym roku, dokładnie w grudniu, o tej porze, co teraz jesteśmy tu na nagraniu. To był mniej więcej ten sam okres, a 3-4 tygodnie wcześniej, pamiętam, przyszedłem do Irka i właśnie zaczęliśmy rozmawiać. Przyniosłem scenariusz, wiesz, napisany w języku niemieckim, także no to było wyzwanie trochę. Ale właśnie, dlaczego pytałam o tą znajomość, bo jestem ciekawa, Dawidzie, w jaki sposób dobierasz aktorów do swoich filmów, których jesteś reżyserem, bo w przypadku pana Ireneusza tutaj mamy do czynienia z zawodowym aktorem, ale w przypadku Kamila już jest nieco inaczej. Tak, zgadza się, ale akurat tu nie miałem najmniejszych jakby takiej wątpliwości, bo patrząc po bohaterach, po tym, jak przedstawia się historia, więc jakby tutaj też nie chciałem absolutnie, takim moim założeniem było, że to jest na tyle kameralna historia, na tyle taka, która chciałbym sumptem lokalnym ją zrobić, więc też jakby dla mnie idealny był Irek w roli Jerzego, tak samo tutaj, czy Ewa sąsiadę, która grała matkę w tym filmie, więc tutaj chciałem, żeby tutaj właśnie to był Ireneusz. Natomiast jeśli chodzi o Kamila, to tutaj był pewien taki eksperyment, mogę powiedzieć, ponieważ miał być to chłopak, akurat gra tutaj rolę Niemca, który gdzieś tam jest chory, zagubiony i też taki nieoswojony z tym wszystkim. I też zależało mi, żeby to był taki naturszczyk, który gdzieś tam tam wejdzie w całą tą akcję, w tą serce tej akcji, że on będzie się mu też ciężko odnaleźć. Myślę, że dla niego to był pierwszy raz i też taki efekt chciałem uzyskać, że no ciekawe jak to będzie, kiedy taki naturszczyk właśnie wejdzie, nie dość, że pierwszy raz jest na planie, nie dość, że pierwszy raz ma zagrać, to jeszcze czy on to się odda z ekranem. No i nawet się udało, że jest taki gdzieś tam na tym ekranie trochę wycofany, że on tam tym wszystkim jest zagubiony, ale poradził sobie całkiem nieźle. No właśnie, Kamil, to twoje pierwsze zderzenie z aktorstwem. Jak odnalazłeś się w tej roli? No, przede wszystkim bardzo dużo się nauczyłem, że to naprawdę jest bardzo trudna praca. Nie spodziewałem się, że to wymaga aż tylu przygotowań. Ale jestem bardzo zadowolony. Ciekawa przygoda. Warto zobaczyć coś takiego z drugiej strony. To już też zmienia do końca życia perspektywę na oglądanie wszelkich takich produkcji filmowych. To z punktu widzenia profesjonalnego tutaj aktora, jak ocenia pan pracę Kamila na planie? No, oceniać będą widzowie. To, co ja widziałem, to było absolutnie profesjonalne i Kamil się naprawdę fajnie znalazł w tej postaci. Zresztą to, co mówił Dawid, no, kamera daje tą możliwość, że można wykorzystywać pewne rzeczy zupełnie nam naturalnie przypisane i jeśli się je fajnie wypunktuje, no to one są absolutnie atutem i w tym wypadku też to pomaga, zwłaszcza w tej postaci, zwłaszcza w kontekście tego, co się tam działo. To jakby, nawet gdyby był bardziej zagubiony jeszcze, to też by nie przeszkadzało, bo w tej postaci akurat to było potrzebne. I to jest przywilej kamery. Ona potrafi wykorzystać nawet nasze minusy. Ale też sam fakt tego, czym Kamil zajmuje się na co dzień, jesteś aptekarzem, tak? Tak. To też w jakiś sposób było dla was ułatwienie podczas pracy na planie. W takim sensie, że te realia chyba tego zawodu mogliście odtworzyć, tak? Tak. W jakim sensie? Ja też zapoznałem się z tym scenariuszem. Dawid mi powiedział tuż przed świętami ubiegłego roku, że chciałby zrealizować taki film i myśli, że to jest odpowiedni moment, bo film leżał długo w szafie. I po zapoznaniu się ze scenariuszem wszedłem to cały, stwierdziłem, że chciałbym w tym uczestniczyć. Uważam, że to jest coś naprawdę wartego uwagi, nie tylko dla widzów, ale również dla środowiska farmaceutycznego. No i później okazało się, że mieliśmy rację, gdy staraliśmy się uzyskać jakąś pomoc ze środowisk farmaceutycznych, czy z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, czy z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, to aż byliśmy zdziwieni, że wszyscy bardzo pozytywny był odzew. A że Kamil jest członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej, więc też tam pan Perskiewicz jest na tyle znaną postacią i cenioną,
bo trzeba pamiętać, że to był doktor nauk farmaceutycznych i wiele publikacji, które ma i dla środowiska farmaceutycznego, i też dla środowiska, można powiedzieć, historycznego. Przecież wiele publikacji, był przecież członkiem AK i wiele działał, więc jest jakby tutaj szanowaną osobą w mieście, więc to też jakoś przyczyniło się do tego, że mieliśmy takie poparcie, gdzieś tam szło cały czas, żeby ten film zrobić. Czyli poznaliście scenariusz, wszystko wydawało się, że będzie fajnie, ale jaka na przykład była Pana reakcja w momencie, kiedy dowiedział się Pan, że Pana rola jest w języku niemieckim? Cóż, ta reakcja była, że tak powiem, lekką paniką się objawiła, bo język niemiecki dla mnie jest językiem obcym absolutnie, od szkoły podstawowej go nie używałem. A z drugiej strony, to co później sobie rozmawialiśmy z Dawidem jeszcze przed realizacją, zawsze mnie wkurzało, jak oglądając filmy, polskie filmy zwłaszcza, dotyczące okresu okupacji, że wszystkie postacie Polaków grane tam świetnie mówią po niemiecku. Ja nie wiem jakim cudem. Społeczeństwo było analfabetami w 93%, część arystokracji władała raczej francuskim niż niemieckim. Nagle wszyscy stali się poliglotami i niemieckojęzycznymi, świetnie władającymi niemieckim postaciami. No więc już to jakby było pewnym wyzwaniem. Sobie myślę, dlaczego nie? A dlaczego on ma mówić świetnym niemieckim? On może mówić lekko łamanym niemieckim. Owszem, rozumie, stara się, należy do elity tego kraju w tym okresie, ale niekoniecznie musi świetnie nim władać. No i takie też było moje założenie do tej postaci, bo jakby innego rozwiązania i tak nie było. Czyli i tak nie było kursów języka niemieckiego przed... Nie, no była krótka tam konsultacja a propos akcentowania, czy właśnie, czy nie akcentowania, czy wyrwania się z normalnego akcentu, no bo sam niemiecki też ma kilka akcentów w zależności od rejonu, w którym się go używa, więc konsultowanie się z kilkoma osobami byłoby raczej niewskazane, bo by narobiło tylko jeszcze większego bałaganu w głowie niż potrzeba. No jest to wyzwanie zawsze, aczkolwiek tu relacje między postaciami są na tyle jasne i czyste, że naprawdę nie ma się co przejmować sferą językową. Ona jest tak drugorzędna w tym momencie, że... Bariera, która jest do pokonania. Tak? Absolutnie do pokonania i nie wpływająca jakby na temat filmu i na jego główny przekaz. A w przypadku Kamila, jak poradziłeś sobie, jak sprostałeś temu zadaniu? No, w moim przypadku było trochę trudniej, bo jednak ja nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby ten niemiecki był taki łamany, jak grając rodowitego Niemca. No, musiałem jednak się zapisać na kursy niemieckiego i też wykorzystałem dzisiejsze zdobycze elektroniki po prostu swoim znajomym z Berlina. Napisałem całą tą rolę i poprosiłem, żeby mi to przeczytali, jak to wszystko powinno brzmieć. I słuchałem w kółko tych nagrań, chodząc do pracy, wracając z pracy, aż się wszystko utrwaliło w głowie. Tak, tak. Ale to też na planie, chyba godziny spędzone z lektorem. Jak to wyglądało? Znaczy, akurat miał nagrane wszystkie kwestie dialogowe przez speakera z Berlina, także także akurat miał ten akcent taki całkiem niezły. Dobrze opanował, no to jest też słuchowcem dobrym, także też, żeby złapać pewne kwestie, jak oni to mówią, więc to też trzeba trochę też mieć takie poczucie, jak ten język brzmi w wymowie. Ale to, co powiedział właśnie Ireneusz, to prawda, że właśnie też jest na tyle różnych odmian, jakby akcentów tego języka, że jakby tutaj też ciężko jest jeden konkretny wskazać taki akcent, który jest właściwy, bo inaczej mówią ludzie na północy, inaczej na południu, więc tutaj pokazywaliśmy już na postprodukcji kilku osobom, też jednej nauczycielce języka niemieckiego, która jest na co dzień, pracuje jako nie tłumacz, tylko jak się to mówi, przysięgła. No więc mówi, że całkiem nieźle sobie radzi. Nie zdradzając za wiele o filmie, do którego będziemy zachęcać, żeby jak najwięcej osób przybyło na premierę, chciałam zapytać, ponieważ pan w tym filmie staje przed pewnym dylematem. Jaki to jest dylemat? No to jakby już troszkę zaznaczyłem na początku, że właśnie jakby sam temat tego filmu świadczy o
o naszym podejściu do drugiego człowieka, gdzie w sytuacji ekstremalnej jakby, bo jest to sytuacja ekstremalna, mówimy o okresie okupacji, jednak jesteśmy w stanie wznieść się ponad te podziały polityczne, wojenne i jesteśmy w stanie sięgnąć do źródeł właśnie naszego człowieczeństwa, do tego, że po prostu jesteśmy ludźmi przede wszystkim. I bez względu na to, po której stronie frontu stoimy, to jednak po drugiej stronie jest też człowiek, jest ktoś taki jak my. Jest syn, jest ojciec, jest matka, jest rodzeństwo, są ludzie, po prostu ludzie. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach w dalszym ciągu jest to temat jak najbardziej aktualny, a kto wie, czy nie nawet bardziej. A czasy są o tyle trudniejsze, że nie ma prostych linii frontu. Tutaj front się może zdarzyć w każdym momencie, w rodzinie, w pracy, na ulicy, w kawiarni. Mamy to na co dzień, odczuwamy to na co dzień, zwłaszcza ci, którzy cokolwiek jeszcze próbują odczuwać i rozumieć z tego świata, który wkoło nas jest, no to ten dylemat będą zawsze mieli. Czy stajemy jako człowiek przed drugim człowiekiem i jesteśmy w stanie mu spojrzeć w oczy, czy po prostu podejmujemy jakąś bezsensowną walkę? No, wydaje mi się, że każdy sobie w tym filmie znajdzie chyba odpowiedź właściwą. A Kamil, w twojej postaci co było najtrudniejszego? Najtrudniejsze było to, że postać była chora. I nie dość, że była chora, to musiała mówić po niemiecku, więc myślę, że to jest dosyć trudna rola jak na debiut. Dawidzie, tu już było wspomniane o tym, że to też odczekało jakiś moment w szufladzie, ale co było takim impulsem do tego, żeby jednak ten film powstał? Impulsem? Co roku był właściwie taki impuls, od właśnie tych wspomnianych już 5 lat, bo film, tak naprawdę pierwowzór tego scenariusza napisał Michał Wojtasik, mój kolega, który też robił zdjęcia do tego filmu. On teraz już kończy łódzką filmówkę na Wydziale Operatorskim. I on pierwotnie zebrał tę dokumentację, napisał ten scenariusz. I kiedy poznaliśmy się przy pracy Otto Szymką, wtedy jeszcze jako uczeń klasy trzeciej liceum, maturzysta, no pokazując mi swoje jakieś poprzednie prace, bo bardzo, bardzo chciał zrobić te zdjęcia, tą część fabularną do tego filmu, mówił: Dawid, słuchaj, może w ten sposób, może w ten. I w końcu pokazał mi fragment ujęć z Pana Apotekara, którego też robił, znaczy wcześniej to się nazywało Odpuść nam nasze winy, taki był wcześniejszy tytuł, i pokazał mi ten film, mówi, że taki jest, ale no, nie nagrał się mu dźwięk w niektórych ujęciach, nie nagrało się mu wideo, mówi, że no to się spieszył, bo mu zależało, bo chciał, ale faktycznie ten film był zrobiony już. I później parę lat mówię, że słuchaj, ja mówię, ten scenariusz na pewno kiedyś ci zrobię, bo podjąłem się też próby montażu, mówię, no nie wyjdzie nic z tego filmu, doszliśmy tam do 7., 8. sceny i mówię, dobrze, to w takim razie, mówię, obiecuję, że kiedyś weźmiemy ten scenariusz jeszcze raz na warsztat, troszeczkę przemodelujemy pewne sceny, troszeczkę nad konstrukcją popracujemy, nad postaciami, abyśmy mogli to tak w pełni jakby pokazać, tyle co trzeba. No i faktycznie teraz zabrałem się w tamtym roku właśnie troszkę nad tym scenariuszem, posiedziałem troszeczkę, żeśmy wprowadzili tam takich zmian. I można powiedzieć, że bardzo szybko doszło to do realizacji. Wybrałeś odpowiednich ludzi do tego? Tak, ekipę, tak. Jak dużo osób zaangażowanych w ogóle w produkcję? Myślę, że tak gdybyśmy przeliczyli wszystkich, to około 50 osób, bo to są Y konstruktorzy z Rzeszowa, którzy tam odtwarzali w jednej scenie. Mieliśmy też ekipę zdjęciową, no to też raczej było nas tak około 50 osób. Akcja toczy się w Tarnowie, a film nagrywany był... W Nowym Sączu. I tak. W Rzeszowie też, tak? W Rzeszowie, jedna scena w Rzeszowie, tak. Dlaczego nie w Tarnowie w takim razie? Dlaczego nie w Tarnowie? Ze względów bardzo prostych, ze względów i ekonomicznych, i ze względów takich, że tutaj no, nie ma lokacji. Dla mnie Nowy Sącz jest miejscem sprawdzonym, bo kręciłem tam, to był trzeci projekt, który tam był robiony, bo czy na Skansenie, czy na Miasteczku Galicyjskim, czy w Galerii Marii Litter, tam w domu Marii Litter w Rynku, jest przepiękna lokalizacja, gotowa praktycznie. Tam nie wymagało wiele poprawek scenograficznych, więc scenograf, która pojechała na miejsce, obejrzała to miejsce, mówi, że no tak naprawdę
postawimy choinkę, kilka takich szczegółów dopracujemy i naprawdę miejsce jest piękne, zresztą bardzo dobra faktura, bo też szukaliśmy takiego wnętrza, które odda pewną kameralność, pewną intymność w tej scenie. Chodziło nam o odpowiednią fakturę, choćby nawet ścian, a tam były bardzo dobre i kolor ścian, i te meble, i też okna, których szukaliśmy, żeby można było fajnie zaświecić kontry, choćby nawet, żeby fajnie wyrysować te postaci, więc to się udało. Nie dlatego w Tarnowie nie kręciliśmy, że jesteśmy na Tarnów jakoś pogniewani. To nieprawda, po prostu musieliśmy to zrobić w Sączu ze względów właśnie scenograficznych. A Rzeszów z kolei tak się złożyło, że w Rzeszowie kręciliśmy tą scenę, to jedyną, którą mogliśmy nakręcić w Tarnowie, ze względu na mróz, zimę, było minus 20 stopni. Kręciliśmy tą scenę, a samochód, który załatwialiśmy Citroena z 20-lecia międzywojennego, przyjechał na lawecie, a pan się nie zgodził w ogóle do Rzeszowie podjechać 2 kilometry od swojego domu pod lokację. Dlatego do Tarnowa w ogóle nie było możliwości, żeby przyjechał, więc tam już musieliśmy wszystkie zdjęcia zorganizować przy tamtej lokalizacji. Ale premiera filmu będzie w Tarnowie, więc to też jak gdyby jest docenienie tego miasta. Tak, historia jest tarnowska, jest to jak najbardziej tarnowska historia i film właśnie ma mieć swoje miejsce, swoją premierę w Tarnowie i będzie w Tarnowie i cóż mogę więcej dodać? Tak powoli kończąc, chciałam jeszcze tylko zapytać, panie Irku, każda rola jest inna tak naprawdę. Chciałam zapytać, co pana najbardziej może zaskoczyło w swojej roli, już poza tym językiem niemieckim? Co było takie dla pana, nie wiem, najbardziej ciekawe w czasie realizacji tego filmu? Coś, z czym się pan do tej pory nie spotkał? Znaczy, dla mnie zaskoczeniem w ogóle było to, że Dawid mnie zobaczył w tej postaci. No, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że ktoś we mnie widzi odrobinę tolerancji i otwarcia na drugiego człowieka, aż w takim stopniu, jak tam było to potrzebne. No, było to dla mnie zaskoczenie, bo nie wiem, mi się wydaje, że ja raczej jestem taki oporny na tego rodzaju sytuacje, no, więc nie wiem. No. Ale być może właśnie to chyba tak. No ta serdeczność, ten uśmiech, ta dobroć bijąca z Ireneusza była tak przekonująca, że nie mógł być to ktoś inny. To jeszcze na sam koniec chciałabym, żeby każdy z was powiedział kilka słów, dlaczego warto zobaczyć na pewno ten film. Już tak na podsumowanie. Kamil. Ja polecam wszystkim film Pan Apotekar. Myślę, że to jest świetna, świąteczna historia, która poruszy każdego. I chciałbym też zachęcić środowisko farmaceutyczne do tego, by zobaczyli ten film. Myślę, że też w dzisiejszych czasach dla farmaceutów ten film niesie taki przekaz, że nie tylko warto jest skupiać się, jak to ma miejsce w dzisiejszych czasach, na takich sprawach marketingowych, ekonomicznych, ale też troszeczkę sięgnąć do korzeni, do właśnie autorytetów, za którymi warto podążać. Dawid? Myślę, że warto obejrzeć tę historię i zabrać ją ze sobą dalej do swoich rodzin, na święta, które już są tuż, przekazać ją dalej i myślę też szukać, wyciągać wnioski. To jest najważniejsze, bo nie robimy filmu dla filmu, nie opowiadamy historii, żeby ją tylko przedstawić, tylko żeby też ona czegoś uczyła, pokazywała nam pewne rzeczy, a to, czy już sami jesteśmy na tyle, żeby z niej skorzystać, wyciągnąć i przełożyć to na własne życie, no to już zależy od nas samych. Ale myślę, że naprawdę warto zapoznać się z tą krótką historią i wziąć ją ze sobą. Panie Irku? No cóż, ja uważam, że należy ten film zobaczyć z jednego podstawowego powodu. Szanowni Państwo, jesteśmy ludźmi i nie zapominajmy o tym. W jakichkolwiek okolicznościach będziemy, my jesteśmy ludźmi i bądźmy ludźmi dla siebie. Czego Wam wszystkim życzę. My także zachęcamy 21 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, Kino Marzenie, a ja Panom bardzo dziękuję już za rozmowę.
Studio wyposażyła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów z Tarnowa TV.